W piątek, 10 grudnia, strażacy świętowali 50-lecie Zawodowej Straży Pożarnej w Ustroniu. Jednostka ratowniczo-gaśnicza powstała tam w 1971 roku w odpowiedzi na rosnącą liczbę pożarów. Historię ustrońskiej jednostki przybliżył dowódca JRG w Ustroniu, starszy kapitan Adrian Zygmański. Notowano znaczący wzrost liczby pożarów. W 1970 roku było to 6 na 47 w powiecie cieszyńskim. Rok później było już ich 19 na 73. W tym samym roku komendant powiatowy zwrócił się do komendanta wojewódzkiego o powołanie Zawodowej Straży Pożarnej w Ustroniu. Na tymczasową siedzibę wyznaczono właśnie budynek OSP Polana, gdzie później udamy się. W momencie powołania jednostki stan liczył 5 strażaków. Pierwsza służba miała miejsce 1 grudnia 1971 roku. Wtedy były tylko dwie zmiany służbowe. Pracowali w systemie 24 godziny służby, 24 godziny wolnego. W czasie uroczystości strażakom wręczono odznaczenia. Nie brakowało również nagród i podziękowań dla starosty czy włodarzy gmin z terenu działania JRG w Ustroniu. W ramach obchodów przygotowane zostało również tablo z obsadą JRG w Ustroniu. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, starszy brygadier Damian Legierski, podkreślał, jak ważnym krokiem dla bezpieczeństwa było powołanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ustroniu. Obchodzimy 50-lecie zawodowego pożarnictwa na ziemi ustrońskiej. Jest to szczególne dla nas tutaj wydarzenie, ale też chcemy tym wydarzeniem wpleść się już w przyszły rok, ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić 30 lat ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. I tak chcemy rozpocząć ten cykl pewnych przedsięwzięć. Spotykamy się dzisiaj, będziemy się dzisiaj spotykać w trzech miejscach, czyli tutaj w domu, w Miejskim Domu Kultury Prażakówka, ale również w jednostce ratowniczo-gaśniczej, oczywiście w Ustroniu i w Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanie. Dlaczego? Otóż chcieliśmy podkreślić miejsce, w którym jest, czyli w miasto, w którym jest jednostka ratowniczo-gaśnicza, to jest Ustroń. Tutaj spotykamy się dzięki uprzejmości pana burmistrza. Chcemy się spotkać oczywiście w jednostce ratowniczo-gaśniczej, no to jest jakby naturalne, ale również w trzeciej części, w Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Polana, ponieważ tam się wszystko zaczęło.